Witam w ubocie. Udało mi się wyśledzić frachtowiec. Tam go widać w oddali na horyzoncie. Głębokość peryskopowa. Były dwa statki, bo widziałem dwa dymy z kominów, ale jeden statek gdzieś albo innym kursem. Dwa różne statki, no nie. Mechanika do poprawy głębokości, poziomu głębokości wyślę. Bosmana do kalkulatora torpedowego. Kleine Fahrt voraus. E-Motoren besetzen. Ruder 30 Grad, Steuerbord. Langsame Fahrt voraus. Ruder mittschiffs. Rudergänger 30 Grad, Backbord. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę skręciłem, co trzeba. Chciałbym go mieć 90 stopni. Na prawej burcie. Wenn sich die Sonne neiget, der feuchte Nebel steiget. Mein Tagwerk ist getan. Mein Tagwerk. Ruder mittschiffs. Alle Maschinen stopp. Ruder 30 Grad, Steuerbord. Ruder mittschiffs. Halbe Fahrt zurück. Auf Blaulicht schalten. On jest teraz 90 stopni, bez mała płynie. Tak by na mnie chciał stranować, więc muszę się wycofać, bo musimy się teraz cofnąć. Powinniśmy być pod dobrym kątem, jak podpłynie do mnie na zero. Ale będzie stanowczo za blisko. Jeszcze jest daleko, także
Dam radę chyba się jeszcze wycofać na odpowiednią odległość. No dobrze by było mniej więcej tak optymalnie na kilometr, kilometr 500. Torpeda, o ile dobrze pamiętam, uzbraje się 300, chyba tak, 300 metrów przed celem. Czy znaczy, chyba nie może być mniejsza odległość niż 300 metrów, bo się nie zdąży uzbroić. No. Tutaj sobie ustawię, nie wiem, Empire Tower, tak, bo to będzie frachtowiec. No, z tyłu tam widać, że ma jeszcze te maszty. Więc to będzie Tower, tak, to będą właśnie te tutaj. Dobra, spróbuję prędkość zmierzyć. Okej, 8 węzłów. Odległość trochę ciężka, no bo kurde, trochę może jest zburzone, ale... Dobra, to chyba trochę zaholowałem.
Maschinen, stopp. Dobra, bo 1800 będzie w miarę okej. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 1856 Meter. Czyli on będzie mnie widział na bakburcie, tak? Na lewej burcie. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 5-1, Bug links. Dostała mi ostatnia torpeda. Może jest trochę wzburzone, może można byłoby trochę obniżyć jeszcze głębokość torpedy. Wezmę na 3,5 metra. Do luz. Oby się udało. Ostatnia moja torpeda, a tutaj też w zadaniu mam no, 4000 ton wyporności. Zatopiłem jeden statek na 2700, także może udałoby się jeszcze to zrobić. Sekund, niby miało być, a wybuchła po 10. No dobra, ale chyba uda się go zatopić. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Okej, chyba dał radę. Właśnie z tymi torpedami jest już, też się spotkałem, że niby mówi 40 sekund, a 10 czy 20. Herr Kaloid, feindliche Schiffe geben Alarm. Normale Beleuchtung einschalten.
unter. Okej. Czyli udało się zatopić stateczek, no to super. Wyślemy meldunek. Cel jest zbyt daleko, tak? Wrak. Spróbuję podpłynąć. Zobaczymy. Bosmana wyślę do działka, ewentualnie jakby coś nadleciało. Tutaj mam ten kombinezon do nurkowania. Możliwe, żeby się przydał przy tym wraku. Nigdy jeszcze z niego nie korzystałem, także można byłoby to przetestować. Funkspruch erhalten. Langsame Fahrt voraus. Tutaj miałem dosyć ciekawą akcję wcześniej, bo w poprzednim filmiku na końcu, tam pewnie widzieliście, ustawiłem sobie kurs przechwytujący na konwój i udało mi się dopłynąć do tego konwoju. Tak, i tam. I tam właśnie operował inny U-Bot U-76, który zatopił dwa statki. Później został zatopiony przez niszczyciel. Ja tam, że tak powiem, na sam koniec próbowałem coś zdziałać. Zatopiłem jeden statek, mi się udało zatopić i odejść na spokojnie od tego konwoju, od eskorty i udało mi się uciec. Także też była dosyć fajna akcja. Alle Maschinen stop. Co my tu możemy zrobić? Wrak Empire Mallory. W tym miejscu zatonowały ratunkowe oraz szczątki statku. Będzie trzy ocalały, załaduj, pływające. O, i to też te kombosy. Aha, czyli możemy sobie to jedzonko wziąć na pokład. Może kapitan się uratował, byśmy jeszcze jakąś kasę za niego dostali. Sami marynarze, ile? 6, tak? O, mamy kapitana, mamy mechanika, to ich możemy sobie zabrać na pokład. Tam jeszcze mamy 3 miejsca do rozbitków. Okej. I co teraz jeszcze? A tamten mi musi płynąć sobie samemu dać radę.
Dobra, 18 minut załadujemy sobie egzotyczne owoce. Aha, takie buty. Czyli muszę dać rozkaz teraz, żeby oni z tej skrzyni przenieśli do mojego magazynu te rzeczy. Okej. Ktoś się tym zajmie, tak? Mam rozumieć. Czy jeszcze muszę wskazać jakiegoś gościa? No, ktoś tu idzie z plecakiem, okej. Nawet dwóch idzie. Dobra. Tam i tak więcej miejsca nie mam, więc reszta już odpada, ale chyba... Okej, ale zejść tam z wykorzystaniem tego skafandra nurka nie da rady, więc może w innej sytuacji. Okej. Nieźle. Coś tam w końcu udało mi się zatopić. W końcu gdzieś tam to uproszczone, takie manualne ustawianie komputera torpedowego gdzieś tam w miarę działa. Torped nie mam, więc nic innego jak wrócić do bazy. Jeszcze chciałem sprawdzić sobie jedną rzecz, bo przy powrocie do portu na ubocie mam schowaną flagę. I ciekaw jestem, jak wpłynę do portu, to czy okręt będzie z flagą, czy bez flagi. Wracamy do portu po patrolu. Okej, czyli na okręcie nie ma flagi. Następnym razem będę musiał ją wyjąć, no bo to tak trochę nieciekawie wpływać do portu na okręcie bez wciągniętej flagi. A tutaj za tą pomoc innemu botowi dostaniemy punkty, no to super. Bossman został uhonorowany, a my otrzymaliśmy nowe odznaczenie. Żelazny krzyż drugiej klasy. Super. O, i żelazny krzyż pierwszej klasy. Super. I krzyż w złocie. Trochę punktów nam przybyło. Zatopienie frachtowca. O, czyli tamten to był jednak tankowiec. Kurde, wydawało mi się, że to był frachtowiec, no ale...
Czyli to nie wiem co, chyba... Fireformer? Coś mi tu nie pasuje. Nie wiem, czy nie dostałem jakichś punktów za udział w tej akcji przy konwoju. Tak, czyli te dwa statki są zatopione chyba przez tamtego innego ubota przy tej akcji z konwojem. Na to wychodzi. Okej, do wojny tonażowej trochę tutaj tonażu przybyło. No, czyli to było zatopienie właśnie przy tym konwoju. Czyli dodatkowo też punkty się otrzymuje za udział w tego typu akcjach wilczego stada, nie? No, coś takiego. To też fajnie. O, super, 8000. O, super, mamy hydroakustyk. Mi się akurat przyda, bo szukałem właśnie. Mam jedno miejsce wolne na statku dla oficera, także hydroakustyk się jak najbardziej przyda. Super, tu nawet jeszcze nasi awansowali. Dobra, moi drodzy. Także w tym odcinku byłoby tyle. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Cześć.